Witam wszystkich. 12 stycznia 2020. Jezioro Psinko. Wybrałem się tutaj dzisiaj, żeby połowić trochę na drobno. Wczoraj była co prawda dużo, dużo lepsza pogoda, ale dzień był poplanowany. Troszkę wam się tu teraz wytłumaczę. Nagrywam dzisiaj telefonem. Więc nawet jak jakaś ryba mi uderzy, to prawdopodobnie z holu żadnego filmu nie będzie. No ale już wybiegam za długo, za daleko w przód. O rybach, a jeszcze nie wiem nawet, czy w ogóle się będzie coś działo. No ale tu dzisiaj ma być akcja okoń. Postaram się jakiegoś wydubać, żeby otworzyć sobie sezon, bo jeszcze w tym roku nie złapałem żadnej ryby. Będę łowił bardzo drobno. Paproszki. Czy to z normalną główką, czy głową, czy z czubraszką. Także będę próbował najpierw na tego białego. Potem będę zmieniał kolory. Celem jest wydobanie choćby jednego ogonia albo dwóch, żeby ten sezon zacząć. Zaczynam z tej strony nie z tego powodu, że tu jest jakieś super miejsce, tylko byłem z tamtej, wieje tam jak smok, chcę głowę urwać, także zacznę z tej. Przejdę się tutaj brzegami i mam nadzieję, że coś wydubię. I udało się, kochani. W trzecim rzucie melduje się taki apacz. Ja jego, ale petarda. Ładnie zażar. Nie będę go tutaj długo męczył. Zaraz go odepnę. Super, plan wykonany. Sezon otwarty ładnym okoniem. Nie będę wam zdradzał, ile on mierzy, bo kończą mi się powoli pomysły na te konkursy. Mierzyłem gościa. Nie jest to jakiś gigant, nie przesadzajmy, ale jest mega fajna rybka. I tak jak zwykle, koleżko, wracaj do swoich. Super. Kurczę, oby tak dalej w tym roku. No miałem jeszcze jedno uderzonko, ale nie udało się go doholować do brzegu. Spiął się. Ale chciałem wam pokazać, jak fajnie pracują przynęty, które kupiła mi żona z AliExpressu. I ta gumka. To znaczy w paczce było ich chyba z 20, ale w gumka wyszła 40 groszy za sztukę. I to wcale nie trzeba czasami przepłacać, czy tam kupować markowych firm. Czego nie mówię, że one są, że nie są dobre, ale zawsze trzeba przepłacać, żeby się pobawić nad wodą. Nie trzeba przepłacać. Kończę na dzisiaj wędkowanie. Troszkę za duży wiatr. Nie lubię łowić w rękawiczkach, więc ręce mi marzną dość ostro. Mam rękawiczkę, ale to nie jest to. Jest godzina, a nie ma widać, 15 po 9, więc byłem tu godzinę i 20 minut. Ale moje wędkowanie nie polega na tym, żeby spędzać tu jakiś ogrom czasu i na siłę coś wydobywać. Tylko ja lubię tak systematycznie przyjechać tutaj, coś złapać. Dobrze się tutaj czuję, lubię tu być. Jestem tu praktycznie codziennie, więc nie chodzi tu tylko o ryby. A obcowanie z naturą także też jest ważne. Także wracam do domu, wrócę tu na pewno w tym tygodniu jeszcze. Jeśli filmik wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Trzymajcie się, do następnego razu.